To jedno z trzech najważniejszych wydarzeń w życiu każdej akademickiej uczelni w Polsce. Po immatrykulacji, czyli przyjęciu kandydatów na studia w poczet naszej społeczności akademickiej, po święcie Politechniki, to najważniejsze święto. Po pierwsze doceniamy i oczywiście gratulujemy już naszym absolwentom, wcześniej studentom, tego, że zakończyli swoją 3- czy 5-letnią drogę dydaktyczno-naukową na uczelni, ale również pokazujemy im, że dalej są częścią społeczności akademickiej uczelni i tak naprawdę chcemy, żeby zostawali z nami w stałym kontakcie. Dla tych absolwentów, dla tych naszych już byłych studentów, to jest zakończenie pewnego ważnego etapu związanego z podejmowaniem różnych decyzji, ale to, co jest najważniejsze, to te wszystkie decyzje przełożą się dla nich na przyszłe życie, kreując ich osobowość, ich miejsce w naszym społeczeństwie. I liczymy na to, że ten efekt naszej pracy, naszych wykładowców, którzy dzisiaj z wielką dumą do tego podchodzą, że ci nasi studenci ukończyli to z wyróżnieniami, z bardzo dobrymi wynikami, będą ważnym ogniwem dla przyszłości naszego kraju, naszego społeczeństwa. Na dzisiejszej uroczystości poprowadziłam wykład absolutoryjny dotyczący wprowadzenia waluty euro w Polsce, jak i również uwzględnieniem opinii publicznej na ten temat. Przede wszystkim zdecydowałam się na studia na Politechnice Opolskiej, dlatego że jest to miejsce, powiedziałabym, że rodzinne. Moja siostra tutaj studiowała i pamiętam, jak byłam na rozdaniu dyplomów, kiedy moja siostra odbierała dyplom. Bardzo chciałam tutaj studiować. Ekonomia to była taka dziedzina, która zawsze mnie interesowała. I chciałam z nią podążyć, tak? Jeżeli chodzi o studia, to bardzo dobrze je wspomniałam. To były piękne 5 lat w super atmosferze, z cudownymi wykładowcami. Były to studia inspirujące i polecam każdemu. Okres studiów uważam za bardzo intensywny okres, ponieważ było dużo nauki, dużo projektów, ale też pozytywnie to wspominam, bo poznałam bardzo dużo fajnych osób, z którymi się do teraz przyjaźnię. Studiuję zarządzanie, w tej chwili na drugim stopniu. Skończyłem zarządzanie licencjackie. W trakcie studiów jednocześnie robię kierunek technologia żywności i żywienie człowieka. Angażowałem się w różne aktywności tutaj u nas na uczelni. Byłem mentee w programie Mentor Mix, gdzie miałem okazję zrobić szkolenia z porozumienia bez przemocy. I miałem też szkolenie z panem Orłosiem. W trakcie naszych studiów angażowałem się w różne inicjatywy na wydziale, w wolontariat u mnie w rodzinnym mieście i wiele innych rzeczy, które komisja konkursowa uwzględniła i postanowiła nagrodzić mnie jako najlepszego absolwenta studiów licencjackich na naszym wydziale. W ogóle uważam, że Politechnika Opolska powinna się reklamować jako uczelnia możliwości, bo tak właściwie jeśli tylko się chce, to u nas na uczelni może zdziałać naprawdę dużo. Jeśli ktoś chce zrobić cokolwiek więcej ponad zwykłe bycie na uczelni, to zawsze ma taką możliwość, zawsze się znajdą środki, zawsze się znajdą pomocni ludzie, czy to wykładowcy, czy pracownicy administracji, którzy pomogą nam zrobić to, co sobie zamarzymy i rozwinąć się w tą stronę, w którą byśmy chcieli.